Okolice zamku Książ przez jeden dzień zmieniły się w istny poligon działań wojennych, a wszystko za sprawą 20-lecia Straży Granicznej. Atrakcje przygotowane przez organizatorów przyciągnęły tłumy gości. Nic dziwnego, skoro można było zwiedzić wnętrze czołgów bojowych Wojska Polskiego, powspinać się na sztucznej ściance czy zobaczyć w akcji strażaków. Oczywiście na takiej imprezie nie mogło zabraknąć Świdnickiego Muzeum Broni i Militarów, które również prezentowało swój sprzęt bojowy. Tu cały szereg tych różnych grup rekonstrukcyjnych jest, jak tu widzimy, jest i armia, jest muzeum, jest cały szereg służb ratowniczych, bardzo dużo służb mundurowych. Spodziewany jest tu także i helikopter, dzisiaj przylot helikoptera Straży Granicznej, helikopter policyjny, no nie wiem na ile to organizatorom tak wyszło całkowicie. Także myślę, że to dość tak będzie ciekawie. No nasza grupa akurat teraz jest na placu, znajduje się tam, przywieziemy ze sobą cały szereg sprzętu i troszkę ciężkiego i bardzo dużo dość broni strzeleckiej. Tak jak zmieniał się nasz kraj, tak i zmieniała się Straż Graniczna. Zapytaliśmy przedstawiciela straży, jak ocenia te 20 lat. 20 lat Straży Granicznej to też ogromne zmiany dla naszego kraju i tak jak zmieniał się nasz kraj, tak też zmieniała się Straż Graniczna. W tym czasie przecież Polska znalazła się w gronie krajów Unii Europejskiej. To dla nas, dla strażników granicznych był już moment przełomowy, ponieważ od tego momentu stanęliśmy na straży zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Później, 3 lata później, rok 2007, podniesienie szlabanów granicznych i zniesienie kontroli granicznej tutaj na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Od tego momentu strażników granicznych można spotkać nie tylko na naszej wschodniej granicy, ale także właśnie w głębi kraju, między innymi i w okolicy Wałbrzycha. Każdy, kto odwiedził 28 maja okolice Zamku Książ, na pewno się nie nudził, a tego, kogo tam nie było, niech żałuje, że ominęła go tak ciekawa impreza.